Z Pruszkowa Muksiary wracają na tarczy. W pierwszym meczu playoffów MKS Pruszków pokonał 78-63 Muks Poznań. Ten wynik faktycznie nie oddaje tego, co się działo na boisku. Mecz był pełen walki. Naprawdę muszę pochwalić tutaj swoje dziewczyny, bo nie odpuściły nawet na chwilę. Natomiast uważam, że czasami na zbyt wiele pozwalano zawodniczkom drużyny przeciwnej. Faktycznie każda kwarta się skończyła minimalną przegraną naszą, ale uważam, że niewiele tam brakowało, żeby wynik mógł być tak naprawdę w drugą stronę. Pierwszą kwartę gospodynie wygrały 18-15, drugą 20-16, trzecią 21-18, a ostatnią 19-14. Przyjezdne z Poznania grały na dobrej skuteczności za 3, bo 40-procentowej. Problemem były akcje za 2. Muksiary w tym elemencie trafiały zaledwie 23% rzutów. Spodziewaliśmy się tego, że będzie ciasto w polu 3 sekund, że nie będzie tam łatwo penetrować i wykonywać jakieś proste rzuty. Natomiast robiliśmy wszystko, żeby atakować mocno jeden na jeden, żeby też wymuszać przewinienia. No niestety nie było to tak odczytywane przez osoby, które powinny to robić. I stąd te problemy, bo te rzuty faktycznie później gdzieś w kontakcie były trudnymi rzutami i nie znajdowały drogi do kosza. Ale naprawdę i tak jestem pomimo tego wyniku bardzo zadowolony ze swojej drużyny, bo nie walczyliśmy tylko z drużyną przeciwną i z ławką trenerską, ale też niestety musieliśmy stawić czoła innym wyzwaniom. Sędziowie podczas spotkania podejmowali wielokrotnie wątpliwe decyzje. Jednym z rażących błędów było pozwolenie na pozostanie na parkiecie przez minutę zawodniczce, która z powodu popełnionych przewinień powinna opuścić plac gry. Odwołanie w tej sprawie zostało już złożone przez MUKS. Żeby odwrócić losy rywalizacji, klub Poznania musi się jednak skupić na aspektach czysto sportowych. Oglądałem to na spokojnie na wideo i wiemy, że na pewno nie możemy pozwolić drużynie z Pruszkowa zebrać 22 piłki na naszej tablicy. Trzeba zastawiać, nie tylko zastawiać, ale robić to faktycznie w mocnym kontakcie, żeby tych ponowień nie było. Myślę, że też podstawowe zawodniczki rzucające z Pruszkowa, Tyszkiewicz, Parysek, no byliśmy blisko, ale widocznie musimy być jeszcze bliżej z ręką, dosłownie nie zostawiać im zupełnie jakby otwartych pozycji. I wtedy otworzy się szansa na wyrównanie stanu rywalizacji. Seria toczy się do 2 zwycięstw, a zatem w czwartek w Poznaniu przed MUKS-em mecz o wszystko.